To ujęcie w ogóle będzie dosyć trudne. Droniarze wiedzą FPV, o co chodzi. Jadę samochodem i będę sterować, także wcale to nie jest takie łatwe. Jak wygląda to ujęcie, możecie zobaczyć właśnie teraz. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Startujemy dzisiaj spod Sulistrowiczek i robimy spot reklamowy mojego auta, które mam na sprzedaż. Postanowiłem, że zrobię właśnie spot reklamowy. Zobaczymy, jak w tym się sprawdzę. W sumie nigdy nie kręciłem samochodu. Albo już nie pamiętam, to że nie, no kręciłem na jakichś teledyskach, ale no załóżmy, że to co było wcześniej przede mną, to kasuję i dzisiaj z nową, świeżą głową rozpoczynam zdjęcia. Także ekipa jest już z nami, zdjęcia będą trochę wymagające, ponieważ kręcimy to, no wiadomo, na dwa samochody, trzeba mieć radia i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie sponsor dzisiejszego odcinka. Chcieliście wujka, to macie. No ale to aż tak naprawdę będzie, że... No to wiesz co, to... Co będzie? Cholera. No dobra, dobra. Trzeba doczyścić maskę, no wiadomo, że auto musi lśnić. Także działamy. No. Dobra, będzie ok, bo robimy tylko tak naprawdę ten bok w sumie, nie? No i będzie przód, no ale to co, no. Także takie auto jest do sprzedania. Link znajdziecie w opisie poniżej. Jeśli nie ma linku, to znaczy, że auto zostało sprzedane. Będę się starał jechać tak równo, jak wy będziecie jechali, ja wiem, no. Żeby tam nie przyspieszać, czy coś w tym rodzaju. Ale musimy być raczej na łączach chyba, tak mi się wydaje, nie? Czy nie? No dobra. A gdzie takie filmiki można wrzucać? Co jest? Gdzie takie filmiki można wrzucać? Które filmiki? No tak jak mówisz, promocyjne albo na dla auta, coś takiego. No nie, zrobię dla siebie. No to na YouTube jest pełno takich. Aha. No to wiesz, robię dla siebie, sprzedaję auto. Jesteśmy już po nawet nie wiem ilu ujęciach i wydaje mi się, że są nawet całkiem udane. Wydawało mi się, że, znaczy chciałem, żeby była pogoda taka trochę mglista, żeby było mrocznie, no ale nie poszczęściło się i zaświeciło słońce, co i tak nie jest złe. Będzie po prostu taki troszkę słoneczno-jesienny film, tak mi się wydaje. Przynajmniej te ujęcia takie będą. Zrobiliśmy już ujęcia na 16 mm, 35 i 70. Zrobiliśmy ujęcia z drona, z Mavica 3 Cine i teraz wchodzi do gry Avata. Jak ci się prowadzi auto? W porządku. Fajne auto. Jak chyba go kupię. Chyba no go kupię. Kurde, zrobiliśmy takie ten, słabe. Zrobiliśmy takie fajne ujęcia, że nie wiem, czy w ogóle sprzedawać to auto. Kurde. No, nie? No właśnie. Nie ma chyba sensu. Dla tych ujęć warto je zostawić. Jak ktoś da dobrą cenę, to może jeszcze się zastanowię. Dobra, muszę chyba ten jednak. O, ale to będzie grube. Ło, to będzie dobre. Szkoda, że nic nie widzimy. Zaraz zobaczysz. Ale dobrze. Ale w którą? W tamtą stronę? W tą będziemy jechali. Ja po prostu wejdę nad drzewa i zrobię nalot na samochód i postaram się polecieć za. Pojedziemy razem samochodem, ja z tobą się przejadę i to zgramy. Będziemy wtedy dostosowywali tempo no, do lotu. Musimy się pozapinać, bo będzie nam piszczeć tak tutaj. Ja też będę piszczał? Nie. Nie, ty nie. Czekajcie chwilę. Startuję i ja dam ci znać, kiedy będziesz jechał, dobra? Dobra. Ja muszę sobie przestawić dronę. Dobra. Czekaj, wejdę do góry. Dobra, możemy jechać teraz. O, auto akurat jedzie. Dobra, lecimy. Zamknij mi drzwi.
okno w sensie. No panie, nic nie widzę, to trzęsie jak cholera. Czyli to coś nie bardzo. Nie no dobra, jedź wolniej, 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 zwolnij w ogóle, zwolnij, bo ja muszę nadgonić. O kurde, nie, to migałki miesza wszystko, poczekaj. Zwolnij, 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 w ogóle, bo ja nie widzę auta, wiesz, zahamuj. Nie, to wiesz co, tutaj to po drodze to okropnie trzęsie. I ty nic nie widzisz, tak? No dla mnie to jest w ogóle jakaś masakra, nie, teraz. Droga wolna. O panie. Ale mi się... Dobra. Dobra. Czyli jedziemy? No jedź, dawaj. Nie, wolno leć, ale jedź. Ja muszę... Dobra, jedź, 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 jedź. Jedź, 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 jedź. Gaz, 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 gaz. Okej. Dobra. I zwolnij teraz. I daj mi wejść do góry. Dobra. I uwaga, zwolnij, zwolnij, zwolnij. Ja wchodzę i ty się powoli będziesz rozpędzać. Poczekaj, o, jedź sobie powolutku. Dobra, 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 git. Jest, wszedłem. O kurwa, ale to zrycie jest. No, no ładnie pojechał. O, i hamuje nawet, słuchaj. Tyle tu można... Dawaj. No łatwo nie było. Łatwo nie było, powiem. Nie, to strasznie ta droga, wiesz, trzęsie, nie? Jak widzisz jedno, że lecisz, tu ci lata, gałki, tak? No. No, ale ładne tereny tutaj są, wiesz co, Marcin? No nie widzę samochodu. Chciałem powiedzieć, że to wcale nie było łatwym zadaniem. Nie wiem, jak mają inni droniarze, którzy sterują FPV i na przykład jeżdżą w samochodzie, który jeszcze dodatkowo driftuje. No to jest podwójny hardcore, że tak powiem. Tutaj był problem taki, że ta droga trochę była nierówna. No i miałem problem z utrzymaniem kontrolera, a do tego no, drzewa. Mała gałązka ci wleci i wiadomo, co się dzieje. Po dronie. Ale jest ok. Daliśmy radę. To znaczy, wspólna robota. Dobra. Nie, coś tam... Czekaj, bo muszę... Nie, to jest w ogóle żenada. Drugi raz, w zasadzie nie drugi raz, tylko trzeci raz miałem drona pod kontrolą i wiedziałem, co chcę zrobić. I znowu na osi ją. To jest to samo. Za każdym razem, teraz robiłem ostry zawrót przez ją i znowu dron stracił kontrolę i spadł. No nie, no jakieś durne to jest. Samo się zmienić drona. Ja myślałem, że coś się zahaczył. Nie! Nie, na prostej drodze. No normalnie robiłem to samo co w tym, w Kraściczynie. No czaisz to, no jak to jest możliwe? Mam pod kontrolą drona. No ale na prostej... Wiedziałem, co, ale ja wiedziałem, co ja robię. Ja wiedziałem, co ja robię. No to spadłeś. Ale to tylko ta awata tak ma, czy inne też? No nie, no tylko ta awata tak ma. I to jest za każdym razem, bo tu przecież z góry w Krasiczynie robiłem na osi ją i spadł. Potem robiłem na Czarnej Górze szybki manewr, tylko żeby się w osi ją obrócił i mi spadł. I teraz już robiłem z zabezpieczeniem wszystkie... jak to się mówi? No, nurkowanie. Wszystkie nurkowania robiłem, starałem się robić bezpiecznie, bez ostrych przekrętów osi ją. I leciałem nisko, nad ziemią. I mówię, dobra, przekręcę tylko drona. Ostro zawrócę, bo już nie chciałem lecieć głębiej, nie? I zawrócę. I na osi ją, punk. Znaczy to jeszcze rozjechało, ale jakby tak w szybę? Akurat, no. Nie no, jakby ten, jakby coś jechało, tam takich rzeczy nie zrobił, ale tak. Wiedziałem, że mogę to zrobić. Czyja to jest wina? No drona, no przecież nie moja. No to w ogóle nie powinno mieć miejsca, ale ja miałem pod kontrolą tego drona i za każdym razem dzieje się to samo. Myśmy tutaj, wiesz, nawiązali taki dialog, że mógł ten operator też zawinić. Za słabo. Z wrażenia. Także wiesz, do końca nie wiadomo. Co nie, to... no gdzie? ale bardzo dyplomatyczne sparafrazowanie tego, o czym rozmawialiśmy, nie? A co mówiliście, że co? No Marcin, no nie usłyszałeś? Nie, nie, bo byłem w szoku. No nie, no, zastanawialiśmy się, czy operator powinien zmienić drona, czy dron operatora. Myślę, że operator powinien zmienić drona i dron operatora. O, jejesz, to jednak wyjście jest. Czyli równowaga w przyrodzie będzie zachowana. Musi być zachowana. Tak, jedno i drugie. No. I wtedy by się wszystko zgadzało. Dobra, liście na plan. Liście na plan, żarty żartami, ale liście. Ale liście na plan. Tu liście muszą się rozdmuchnąć, nie?
Czyli na tej wysokości, czyli odtąd, tu sobie zaznaczymy, jeśli się da, to dosypiemy sobie liści, nie? I tu po prostu, nie wiem, tutaj tak na bok, żebyś za bardzo tam nie wyjeżdżał, nie? To tu sypniemy. Znaczy dobrze, tylko tu jeszcze jest Maciej jedna rzecz, bo teraz te rozsypane liście, to może rozumiesz, nie będą wyglądały może ładnie i je trzeba byłoby może raz przejechać samochodem. Wiesz, ona się nie z tego... No tak, trzeba będzie no, rekwizytorsko to zrobić. Tak. To my zaraz rozsypiemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To rozsypmy bo jak teraz, rozsypiemy, to tak, bo jak my je rozsypiemy, to będzie widać, że to jest jakiś... No sztucznie, nie? No to trzeba zrobić tak, żeby było nie sztuczne. Nie może być właśnie sztucznie. No. Dobra. Dobra, Marcin, ja przyjadę raz. No dobra, daj tutaj jeszcze tam trochę. O, super, super. Jak się pojawi tu... Dobra, Marcin, widzę auto. Dojeżdża. Powiedz, że ja nadbiegam do niego, nie? No, jedzie dosyć szybko, więc dawaj. To jest nowy z salonu, tak? Nie. Używany? Tak, a co na czteroletnie. Tak? No, 4 lata ma chyba. 4. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Sława Tatarski. Ja jestem u dronozaura już drugi raz na planie. Bardzo się cieszę z tego, że Marcin wziął mnie ze sobą już drugi raz do pomocy i właśnie dzisiaj mam możliwość spróbować zrobić coś nowego. Mamy jakieś takie nowe, ciekawe zadania do zrobienia. Dzisiaj Marcin kręci taki spot reklamowy dla samochodu BMW. No i właśnie trwa plan i bardzo fajnie. Dzisiaj mamy fajną, słoneczną pogodę. Nie jest za gorąco, nie jest zimno, w sumie akurat i no i działamy sobie po trochu. Bardzo fajnie. Strasznie lubię właśnie te plany filmowe i dla mnie to jest po prostu rozrywka niesamowita, więc czekajcie na nowy odcinek i wszystkim cześć. I oczywiście, kto zasponsorował bułeczki, jajeczko? Błago pij normalnie. Nie mam COVID-a. Wszyscy by powiedzieli, że wujek. A to nie wujek. Chyba ciocia. Się śmiejesz, a ciocia czy wujek? Wujek. Wujek. Ciocia. Wujek, ciocia. O. Słuchaj. Wiadomo, co to znaczy. Dziękuję. Ja nie wiedziałem po prostu, że... Podziękowania. No, to co, przejechaliśmy się. Wujek jest takim trochę piratem drogowym. Nie, wszystko elegancko. Ty, wszystko elegancko, jeździmy powolutku. Ale ten, ale po prostu droga jest krzywa i rzuca, więc nie wiem, czy akurat wybiorę jakąś sekundę, ale wydaje mi się, że tak. No i co? Jak ci się wujek podoba? No zobaczymy. Wszystko się okaże, jak montażysta zmontuje. Nie? To jest najważniejsze, bo to, co to robiłeś, to to... To jest jedno. Tak. No właśnie, zaraz zobaczymy. Drona rozbiłeś. Nie? Już zapomniałem o tym, że rozbiłem drona. Jak zapomniałeś? Jak można zapomnieć o rozbiciu drona? Zapomniałem naprawdę o tym dronie w ogóle. No ale tak to jest właśnie. Jak się wpada w wir pracy, to się zapomina. Zawodowej. Także, no co, my widzimy się o 18.20 na dalsze zdjęcia. Rozkręcam sprzęt. Skończyliśmy zdjęcia tutaj pod Ślężą, pod Sobótką. Nie były to jakieś długie zdjęcia, ale trochę trzeba było czasu spędzić. Także BMW
leci na sprzedaż, mam nadzieję, z fajnymi ujęciami. Ciekawym, wydaje mi się, pomysłem jest to, żeby zrealizować z takiego małego spotu reklamowego odcinek, no bo tak jak mówiłem wcześniej, no nie robiłem tego nigdy. Można fajnie, kreatywnie spędzić czas. Jesteśmy tu w kilka osób i jak zwykle wszyscy super dają radę. Trzeba było trochę liści powysypywać na asfalt, żeby uzyskać pęd jazdy. A no bez na przykład Sławka nie dalibyśmy rady. No wiadomo, że ze Sławkiem jest bezpiecznie, który stał na zakręcie, mówił, czy jadą auta, czy mamy wolny pas, żebyśmy nakręcili wszystkie ujęcia. Także no bezpieczeństwo przede wszystkim, tak jak powinno być. I co, lecimy za chwileczkę na nocne zdjęcia, a teraz mała przerwa. Dobra, ja biegnę tak jakby naprzeciwko po prostu wujka, będę go mijać, nie? No, Marcin. Pa. Tak, Picio. Widzicie? Spoko, nie? Ty, ale to kurde fajnie wyszło. Wiesz, nie trzymałem balansu, bo muszę mieć miękkie nogi, żeby biec dobrze, nie? No dobra, to ja się ustawię. A tego. Zabrać tam. Dawaj, dawaj, dawaj. Aha. Tak. Następne ujęcie, jak będziemy robili i będzie możliwość, że będziesz z prawej strony, to my pojedziemy pierwsi, żebym ja od przodu miał auto twoje. Boli mnie ręka, trzeba nieźle być przypakowanym, jak widać po mnie. Dużo hot dogów trzeba jeść. Nie, jest okej. Okay. No wiadomo, że to jest taka robota, że tak powiem kolokwialnie, trochę na wariata. Bardzo szybki jest ten plan zdjęciowy, bo jakoś no nie super skupiamy się na detalach i na dokładnych ujęciach. Poza tym, no umówmy się, robimy tylko projekt do vloga na YouTube'a. Także no, jakbyśmy robili reklamę normalną, to byśmy trochę bardziej się skupili. Astera. Wiadomo co.
nie było ujęcia, zrobiliśmy na szybko, ale jednak trochę godzin zeszło. Ekipa jak zawsze spisała się na medal. No co mogę powiedzieć tylko, że dziękuję. Mój wujek, Sławek, Łukasz, moja ciocia, która zrobiła kanapki, wszyscy oglądający, mój tata, no wiadomo, to jest ekipa nie do pobicia. Dobra, ale tak naprawdę, no to co, trochę było roboty, nie była jakaś super ciężka, ale robiliśmy to niby nie w pośpiechu, a w pośpiechu. Tak naprawdę, no wiecie, tak naprawdę taką reklamówkę, jeżeli byśmy mieli zrobić 100% dobrze, bez pośpiechu, to na pewno byśmy ją kręcili kilka dni, bo jedna scena zabrałaby nam pewnie pół dnia, tak żeby to wszystko dopracować. Czasami wywali się gdzieś po drodze gimbal, czasami gdzieś światło nie dogra. No sceny z miasta to są typowo robione tak trochę na wariata, no bo trzeba było wystawić kamerę za szybę, inne auta gdzieś no musieliśmy powstrzymać delikatnie, bo zajmowaliśmy dwa pasy ruchu, no a normalnie powinniśmy wejść na lawetę i robić to na lawecie i tak dalej, i tak dalej. No także to jest tylko auto na sprzedaż, a nie reklamówka samochodu. No co, zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam ten się podobał.